a chcemy, żeby wszystko było jawne. Nie mamy nic do ukrycia, nie wstydzimy się własnego zdania. Dlatego wracamy ponownie. Trochę się nam przedłuża, ale jeszcze mamy... No właśnie, mamy jakieś wnioski? Mamy wnioski. Tak, no to mieliśmy tutaj... W tej przerwie, żeśmy tutaj przedyskutowali sprawę, że jednak kwestia odtworzenia państwa czy z roku 1939 jest tutaj najistotniejsza, ponieważ musi być ta ciągłość, żeby można było ciągnąć, a więc możemy, można wtedy, jest to trampolina prawna, która może stworzyć podstawy do różnych roszczeń finansowych. Jeżeli chodzi o roszczenia finansowe, mamy na przykład likwidację oficerów w Katyniu, mamy likwidację 111 tysięcy Polaków, którzy żyli poza linią Kęcona i 260 tysięcy wypędzonych na Syberię, a więc to są też odszkodowania za, to był rozkaz 1937 roku, który powodował właśnie już czystki etniczne polskie, to znaczy na Polakach, a więc tu mamy szereg w ogóle takich kwestii, a więc tutaj musi być druga RP odtworzona. A więc to jest dość ważna sprawa. Wtedy jest trampolina. No to bym jeszcze 39 rok. Na Pasi Ferro to jest właśnie te podstawowe reparacje, to jest ten bilion dolarów. Mamy jeszcze traktat Reski 21 roku, który mówi o tym, że tam były też odszkodowania na mocy traktatu Reskiego między RP i Związkiem Radzieckim. Wtedy Rosja, zgodnie z tym traktatem, Rosja Radziecka podpisała dokument, na mocy którego miały być wypłacone 30 milionów czy 3 miliardów rubli, to już dokładnie nie powiem, ale to już można się dowiedzieć, w złocie odszkodowej, w złocie. A więc można te złoto teraz przeliczyć na obecną sytuację, no to już mamy kwotę, nie? A więc to jest pewna finansowa trampolina z punktu widzenia Polaków jest najistotniejsze. Czyli nie możemy żądać odszkodowań, jeżeli nie uznamy państwa przed II wojną światową, no bo trudno byłoby napaść na kogoś, kto nie istniał, tak? Nie mielibyśmy podstaw. Wręcz przeciwnie, musiałby ktoś nas opiekował wtedy, on by miał podstawę do roszczeń. No to jest właśnie wyższość sejmików nad innymi, że jeden głos potrafi czasem przekonać innych. Nie? Dlatego jeszcze raz, jeszcze musimy zagłosować w tej sprawie, czy to zmiana decyzji jest. Czy jesteśmy za tym, żeby uznać państwowość z roku 1935, czy drugą RP? Tak. Jednomyślnie. Inny wniosek? Mam wniosek. Moje nazwisko. Chcę, żeby ziemi opolskiej. Opolskiej. Mam wniosek o to, aby opublikowane były plan spotkań i tematów o wiele wcześniej, o jakiś miesiąc wcześniej, ponieważ ani gminy nie mogą zadecydować w tej sprawie, ponieważ w ostatniej chwili dostały plan, na który ma być rozpatrzony, ani powiat tak naprawdę nie miał możliwości tego dowiedzenia się, a zaledwie właśnie jako opolszczyzna ma możliwość obradowania, ale też w bardzo krótkim okresie czasu, ponieważ jeżeli coś zostanie dzień wcześniej tylko opublikowane, to jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby można było całość 15 punktów, 20 punktów nie tylko. Czy faktycznie znamy temat? Temat, żeby cokolwiek zadecydować, musimy go znać. W takim razie, jeśli dobrze zrozumiałem, 3 czy 4 tygodnie musiał być wcześniej ostatnie wici. Tak. Żeby się gmina wypowiedziała, powiat, a potem my. Tak. Mówię, że każdy potrzebuje przynajmniej tydzień, żeby zwołać ten. Czyli głosujemy. Czy jesteśmy za przedstawieniem takiego wniosku? Tak. Tak. Jednomyślnie. Są jeszcze jakieś wnioski? Tak, ja mam jeden wniosek. Proponuję Ziemia Kluczborska. Nawiązując do tego, co tutaj przed chwilą zostało powiedziane, chciałbym, żebyśmy mogli na te
przeanalizować, odpowiedzieć sobie na nie spokojnie już poza tym spotkaniem, ponieważ no, jak widać, nie mieliśmy okazji zapoznać się z tym materiałem, więc moglibyśmy tu siedzieć tak naprawdę do jutra i moglibyśmy jeszcze też nic nie wywnioskować, bo dyskusja byłaby ciągle trwać. Proponuję po prostu zabrać to ze sobą do domu, na każde z tych pytań odpowiedzieć tak, nie lub nie mam zdania, podpisać się pod tym, a następnie skanem podesłać to do ciebie tutaj. Czy musi być skanem, czy wystarczy mailem? Chcecie skan i później na maila. W tym znaczy nie każdy ma skanem. Okej, ale nie wiem, czy ktoś nie podważy wiarygodności z podpisu. Chyba, że no, mail nie będzie służył jako ten taki, że to jest twój mail. W sądzie mail jest dowodem. No to może być, że tylko mailowo, punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli ponieważ nas się przedłuża, czyli rozumiem, że pozostałe punkty chcę, przyślecie mi do zatwierdzenia, znaczy jako swoje zdanie, które ja będę mógł przedstawić potem tak. Waszym imieniu na sejmie. Tak. Zgoda jest? Tak. Jednomyślna. Ty też? Dobrze. No to teraz wybieramy, bo już nie omawiamy tych punktów, wybieramy tak najmniej przedstawicieli, którzy pojadą w naszej imieniu, przedstawią. Wybraliście już mnie jako marszałka. Kto wyraża chęć uczestniczenia jeszcze osobiście? Mariusz, ktoś jeszcze? Czy zebrani wyrażają zgodę, żeby Mariusz też nas reprezentował? Tak. Mamy już ten etap. Wszystkie punkty, które mamy przedstawić, zostały przeomówione i jest piszone z nagrem. To są jeszcze jakieś dodatkowe instrukcje poselskie macie? Nie ma żadnych dodatkowych. Czyli kończymy dzisiejsze obrady w sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi opolskiej.